sprawie wyłonienia wykonawców zadania powierzonego w zakresie remontów dróg, chodników i oświetlenia w 2014 roku. Pani Elżbiety nie ma, a pan Maciek. Maciek, państwo przed sobą tej uchwały, z którym chcę zdecydować o wyłonieniu wykonawcy tych zadań, które są w załączniku, czyli na liście ramunkowej remontu chodników na rok 2014. Przypominam, że wychodzimy na tych chodów na ocenianie, gdzie przebyliśmy ocenę i taki ranking nam się włoży. A o co będzie z tym wyłonieniem wykonawcy? Możemy wybrać pomiędzy wykonawcą firmą, która ma utrzymanie umowy, to jest firmą, która wygrała w roku przetarg na tego typu umowy, to jest firma konsorcjum RDM w Śródmieście UDMPRiS, lub też możemy opowiedzieć się za skierowaniem tych wszystkich zadań na przetarg i ZIKIT przygotuje to pod przetarg i obmierzy przygotowanie dokumentacji i przetarg się odbędzie. Ta uchwała jest kopią uchwały sprzed roku. Właściwie brzmi to dokładnie jak jest przepisana z uchwały z zeszłego roku, z jednym wyjątkiem, chodzi o zadanie Grochowska remont dróg dojazdowych do Łukinki 22, 24 i 26. Na pewno każdy się interesuje, dlaczego tutaj komisja opowiada się za skierowaniem tego do realizacji przez firmę utrzymaniową. No, zwykłej mocy, dlatego że zdaniem z GIT-u tego zadania oni nie są w stanie przygotować pod przetarg. I to było takie spotkanie z udziałem pani Marczewskiej, pana Wiśniewskiego, moim i przedstawicieli z GIT-u. No i oni bardzo prosili, że oni bardzo dokładnie znają ten teren, że już wiele razy coś tam robili, przymierzali się z tym, nie są w stanie przygotować tego do przetargu. I to właściwie tyle. Dziękuję. Jakieś pytania? Czy są jakieś pytania? Ja tylko jeszcze dodam, że po rozmowie z panem tym Markowskim to są szacunkowe wyceny w tym momencie. 6 punktów będzie brane pod uwagę, bo na tyle, że tak powiem, nas będzie stać. 6 pierwszych punktów. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Teraz na 3, 4, 3, 5. Przeciw 0. Dziękuję.